Od ubiegłorocznego święta zmarłych wielokrotnie docierały do nas smutne wiadomości o odejściu osób związanych z naszym miastem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnaliśmy podporucznik Irenę Piekarską, pseudonim Ira, łączniczkę Armii Krajowej, siostrę Stanisława Piekarskiego, pseudonim Kukułka oraz Mariana Piekarskiego, pseudonim Ryś, patrona pierwszej suwalskiej drużyny harcerzy Baszta Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W pamięci suwalskich harcerzy Irena Piekarska zajmuje szczególne miejsce. Wielu z nich nazywało ją harcerską babcią. Leszek Aleksander Moczulski, wybitny poeta, autor niezliczonych polskich przebojów śpiewanych przez skaldów Marka Grechutę, Grzegorza Turnała, Czesława Niemena, autor słów hymnu Suwałk, Władysława Racis, pani Władzia, bez której nie mogła obyć się żadna folklorystyczna impreza w mieście, twórczyni ludowa, kopalnia wiedzy o tradycjach ludowych Suwalszczyzny, hafciarka, poetka, mistrzyni tkactwa, kobieta tysiąca talentów, Zygfryd Cegiełka, wieloletni dziennikarz, przed laty szef suwalskiego oddziału Gazety Współczesnej, Krajobrazów, niezwykle pogodny, życzliwy człowiek i kolega. Grażyna Mikłaszewicz-Sewastianowicz, znakomita dziennikarka, kierowała suwalskim oddziałem Gazety Współczesnej, Tygodnikiem Suwalskim, była sekretarzem redakcji Dwutygodnika Suwalskiego. Pisała także w Krajobrazach. Autorka książki Był sobie Muśko. Empatyczna, niezwykle wrażliwa, ciepła koleżanka, służąca wiedzą, radą i ogromnym doświadczeniem. Harcmistrz Stefan Tutak, jeden z najbardziej zasłużonych dla suwalskiego harcerstwa. Społecznik, wieloletni wychowawca, nauczyciel suwalskiej młodzieży. Wiesław Osebski, artysta grafik, poeta, autor Krasnoludka, regularnie i przez wiele lat pojawiającego się tuż obok winiety Krajobrazów, redaktor graficzny tego pisma, niezastąpiony kompan w pracy redakcyjnej. Wojciech Tucholski, wieloletni szef zarządu regionu Pojezierze, NSZZ Solidarność, nauczyciel, również wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty. Marek Starczewski, wieloletni redaktor naczelny Krajobrazów, które pod jego kierownictwem należały do najpoczytniejszych tytułów regionalnych. W późniejszym okresie sekretarz redakcji tego tygodnika. Przewodniczył też Radzie Programowej Tygodnika Suwalskiego. Człowiek o niezwykłym poczuciu humoru, dystansie do samego siebie, pełen otwartości i kompromisu.